Spacerując po ulicy Mariackiej w Gdańsku, można odnieść wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał, że ulica ta wygląda tak samo od setek lat. Niestety, nie jest to prawda. W 1945 roku ta ulica, jak i całe historyczne centrum Gdańska, zostało doszczętnie zniszczone. Gdy opadł już kurz wojny, powstało dramatyczne pytanie, jak i czy w ogóle Gdańsk odbudowywać. Gdańsk był najbogatszym miastem I Rzeczpospolitej. Jego dochody przekraczały dochody całej reszty kraju. Nic więc dziwnego, że obfitował w dzieła architektury najwyższej klasy. Zagłada przyszła w marcu 1945 roku. Główne miasto, Stare Miasto i Stare Przedmieście zostały zniszczone w 90%. Większość dawnych mieszkańców, narodowości niemieckiej, uciekła lub została wysiedlona. I chociaż Gdańsk przez stulecia był oknem Polski na świat, tego najnowsza historia mogła czynić z niego miasto dla Polaków obce. Może wynikało to na przykład z takich obrazków. To zdjęcie zrobiono 20 września 1939 roku, a zrujnowana ulica Mariacka jeszcze kilka tygodni wcześniej mogła wyglądać tak. Być może dlatego też pojawiały się głosy, by miasto zabudować zupełnie od nowa, nowoczesną architekturą. Ustalono jednak, że niektóre części Gdańska można i trzeba odbudować, choć zadanie to wydawało się nie do zrealizowania. Pierwszym problemem w rekonstrukcji Gdańska była oczywiście jego skala. Gdańsk był wielkim miastem, bardzo bogatym i obszar tego zabytkowego centrum, zabytkowego jądra miasta był wielokrotnie większy niż na przykład warszawskie Starówki. Było oczywiste, że nie da się całego tego obszaru zrekonstruować. Trzeba było zatem wybrać te części, które były najbardziej wartościowe z punktu widzenia konserwatorskiego i historycznego. No cóż, resztę zostawić przyszłym pokoleniom albo w ogóle zabudować od nowa. Dlatego właśnie w centrum Gdańska mamy Wyspę Spichrzów, średniowieczny obszar, który od 70 lat pozostaje w ruinie. Odbudowano główne miasto, centralną część dawnego Gdańska o charakterystycznym dla średniowiecznych miast portowych układzie grzebieniowym ulic, czyli bardzo długich ulicach równolegle ustawionych do siebie. Wśród tych ulic znajdują się najważniejsze gdańskie zabytki: Kościół Mariacki, Dwór Artusa i Ratusz Głównego Miasta. Jednak, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda ta odbudowa, musimy spojrzeć na miasto z góry. Większość kwartałów, jak ten przy Długiej, ma zabudowę obrzeżną. Budynki otaczają wewnętrzny zielony dziedziniec. Ale jeden z nich jest inny niż pozostałe, dużo większy i bardziej skomplikowany. Co to za budynek i z czego to wynika? Kamienica Obhagena składa się z głębokiego domu frontowego, oficyny bocznej i oficyny tylnej na końcu podwórza. Ale czy tylko ona miała taki kształt przed wojną? Oczywiście nie. Przedwojenne wnętrza wszystkich gdańskich kwartałów były bardzo gęsto zabudowane właśnie takimi bocznymi tylnymi oficynami, które przylegały do frontowych domów, frontowych kamienic. W czasie podwojennej odbudowy zdecydowano jednak tej bardzo gęstej tkanki urbanistycznej nie odbudowywać i zamiast tego urządzić na wewnętrzu kwartałów takie zielone dziedzińce dostępne dla mieszkańców kamienic. Co więcej, widzimy to na przykładzie właśnie kamienicy Obhagena, że jest ona dużo głębsza, sięga dużo głębiej w stronę kwartału niż sąsiednie domy. Czy to przypadek? Oczywiście także nie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji, jakie podjęto w czasie odbudowy Gdańska po zniszczeniach wojennych, było skrócenie wszystkich kamienic o jeden trakt. Pierwotnie kamienice były bardzo głębokie i środkowe pokoje na każdym piętrze nie miały okien, były bardzo ciemne. By zapewnić mieszkańcom, którzy mieli się do odbudowywanych kamienic wprowadzić dobre warunki mieszkaniowe, przewietrzalność i dobre doświetlenie ich mieszkań, postanowiono wszystkie kamienice gdańskie skrócić, spłycić. I jedyną kamienicą, która ma pierwotną głębokość i jest zrekonstruowana w swoim całym kształcie, ma oryginalne wnętrza i ten tradycyjny układ, kamienica i dwie oficyny, jest właśnie dom Obhagena. Te zmiany, ta różnica pomiędzy dawnym Gdańskiem a Gdańskiem współczesnym jest bardzo dobrze widoczna, jeśli porównamy plan Gdańska sprzed wojny z planem Gdańska według powojennej odbudowy. Nowe, mniejsze klatki schodowe obsługiwały po kilka dawnych kamienic, dzięki temu potrzebowały znacznie mniej miejsca. W tak skróconych kamienicach urządzono typowe mieszkania, które często zajmują szerokość więcej niż jednej kamienicznej fasady. Trzeba było zatem ujednolicić między nimi wysokość stropu oraz rozmieszczenie okien, tak by pasowały do nowych układów funkcjonalnych za nimi. Ale to nie jedyne zmiany na fasadach kamienic głównego miasta. Rekonstruowano je, mimo tego, że większość dokumentacji konserwatorskiej miasta została zniszczona lub rozproszona. Co więc robiono, gdy trzeba było zaczynać od takiego stanu? Na przykład, jeśli przedwojenna fotografia pokazuje kamienicę gładko tynkowaną ze szczytem pochodzącym z około 1820 roku, to odtwarzano ją w ten sposób. Jednak jeśli znaleziono by wcześniejsze zdjęcie ukazujące manierystyczne kamienne detale na fasadzie, to zrekonstruowano by te detale, pozostawiając szczyt w stylu znanym z młodszej fotografii. Ale jeśli dla tej samej kamienicy udałoby się znaleźć XVIII-wieczną grafikę, na której byłyby widoczne te detale oraz pasujący do nich stylistycznie szczyt, to wtedy przewracano ten najwcześniejszy znany stan.
zaś w czasie prac archeologicznych na miejscu, o czym badaczy mogły się okazać na przykład szczątki gotyckiego portalu. Wtedy one także mogły zostać wkomponowane w odtwarzaną kamienicę. Do tego dochodził oczywiście problem wyboru kolorystyki, niewidocznej na czarno-białych zdjęciach. W ten sposób powstały budynki, które pokazywały ciągłość architektoniczną Gdańska od średniowiecza, jednak które nigdy tak nie wyglądały lub nigdy nie stały w takiej formie obok siebie. Charakterystyczną cechą gdańskich kamienic były też przedproża, ozdobne tarasowe oprawy wejść, często będące wybitnymi dziełami rzeźbiarskimi. W niektórych miejscach ich nie odbudowywano, w innych, jak na Mariackiej, odtworzono w całości. Ale tuż obok, przy ulicy Świętego Ducha, zrezygnowano z odbudowy kamienic z jednej strony ulicy. Zachowano jednak w celach dydaktycznych relikty przedproży. A zatem jaki jest bilans powojennej odbudowy Gdańska? Z jednej strony miasto stanowi świadectwo dawnych czasów, swojej wielkiej przeszłości ze zrekonstruowanymi zabytkami takimi jak ratusz głównego miasta. Ale z drugiej strony, za tymi historycznymi fasadami kryją się współczesne mieszkania dostępne z nowoczesnych klatek schodowych. Współczesny Gdańsk jest także świadectwem czasów swojej odbudowy, modernistycznym osiedlem mieszkaniowym na średniowiecznym układzie ulic i w historycznej szacie. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli tak jak ja uważasz, że architektura to dobry pomysł, koniecznie subskrybuj nasz kanał i kliknij na dole po więcej odcinków.